No, powiem wam, że to było dosyć przykre zakończenie. Widzisz ten szkielet? Nie, no szkielet widzę, ja mówię o filmiku, że to było przykre. Tomek, ty widziałeś to? Tak, widziałem. No, kurde. Ale w ogóle ile tu jest, jak to jest fabularna strasznie gra jest zrobiona. Nie spodziewałem się, że to jest tyle cutscenek w tym Gearsie. To jest. Let's get this done. We're on a short string here. I 4 miesiące później nagle, co nie? Gdzie jest Jack? Może nie żyje? Tu jest. A nie, Jack jest. Ja mówię o tym, jak mu tam było. Dobra. Znaczy, gdzie jest JD? Właśnie nie widzę tego, nie widzę tego Gaugana. Może już na miejscu jest. No chyba teraz jeden będzie grał kobietą, drugi tym. Myślisz? Bierę kobietę. No, tak mi się wydaje. A to jest jakaś ich wioska tutaj. How about you let him decide that? Hey, it's her. Your funeral. Can't come here with cog weapons. Hand them over. You know who my father was, right? Who my mother was? And yet you're the one in cog armor. Go figure. Man, we're not giving you shit. Just do what they say. Fine. You can pick these up on the way out. I'm through. He's out back by the steam farm. Try not to cause any trouble. That's up to him. Teraz chyba będzie taka element taki luźniejszy. Myślisz, że będziemy sobie chodzić po miasteczku? Tak, tak mi się wydaje. Tak jak wtedy chodziliśmy po tej bazie, to teraz będziemy po miasteczku chodzić. No, pytanie, gdzie są tu jakieś komponenty? Porozmawiaj z przywódcą osady w... Zatrzymaj się na chwilę. No. Co tam robisz, łobuzku? Dobra, Gaugany. 4 miesiące po tym, jak zginął nasz... Może tamten zginął w sumie, ten co tam... Komponenty są! Może po tym przypale z Russellem on zginął już, nie żyje ten nasz kolega. Nie, a ja mam flat. Możesz nie podpierniczać każdego przedmiotu, jaki znajdziesz w tej wiosce. Oni pewnie... Ej, patrzcie, co znalazłem za to ja! Świeże ryby! Fresh, w cudzysłowie. No. Świeże. Wow. Jakie tu ciekawe rzeczy można znaleźć. Ale znalazłem aż 3 komponenty tutaj też, więc jest dobrze. No to chodź, pewnie w tym mieście może być dużo komponentów. No, to są te takie wydane sceny luźniejsze, gdzie po prostu nic się nie dzieje. Ale podoba mi się klimat w ogóle. Widzisz tę rybę? Widzę. Ale wiecie co, podoba mi się strasznie klimat tutaj, taki zimowy, uwielbiam zimowe klimaty. Ja pierniczę, jak one mi się podobają. Fajne są. W ogóle jesteśmy na szkielecie z ogromnego potwora. Ej, faktycznie. Popatrzcie w górę. Wow. Widzisz, Tomek? To jest ogromne. Musieli go na początku zabić, żeby zbudować tutaj tę wioskę. Tak, tak było. I go zjedli na początku. No. Ej, patrzcie, tu jest jakaś melanżownia, można w pubie zamówić piwko. Daj piwko. Biorę. Zwłaszcza robot zamówi. Jesteś robotem. Dyskryminacja robotów, tak się nazywa. Sushi. No. Robię jak, sushi. Jak tu ładnie. Dobra. Ej, Vladi, chodź, patrz. Jak ślady na śniegu zostają. Fajnie wygląda. Lol? A ja nie z... A ja nie zostawiam? Moment, coś nie znak. Ej, a ja nie zostawiam śladów na śniegu, nie widzę tego. A nie masz takich wygnieceń w śniegu? Nie, właśnie jakby za bardzo. Chyba, ja że... ustawienie... czy ja mam wygniecenia na śniegu. A masz ustawienie na full? Tak, wszystko jest na ultra. Znaczy mam takie jakby przesunięcia, ale takich typowych śladów nie ma. A to masz ślady typowo? Znaczy odbicie mam takie od butów, lekkie. Ale to znika po chwili, tak? To jest takie chwilowe. Nie, tu śnieg zostaje. No kurde, jestem... O, jestem nie, poczekaj. No dobra, zostaw już te ustawienia. Co?
Gdzie jest ślady na śniegu? Szybko. Świata postaci. Myślę, że jest specjalnie osobna opcja. Ślady na śniegu. Tak. Jakoś fla... Nie no, wszystko na ultra, więc trochę dziwna akcja. Dobra, nieważne. YOLO. Idziemy. Chodźcie, pozbieramy miejsce. Jeszcze śnieg się ładnie załamuje. Bo jak tu widać, pobijałem się. To nieważne, zwiedzać komponenty po prostu. To jest jakiś gałgan. Szukaj komponentów po prostu, Tomek, i tyle. To miasto jest dosyć spore, więc tutaj, Tomek, generalnie to może być dużo komponentów, wiesz? O, coś znalazłem. To jest komponent. Dobra, Tomek, widzę, że nie próżnujesz. Zbiera komponenty. No niech zbiera, bo to w jego interesie jest, żeby komponenty były zbierane. Tak. Gdzie ty? Jesteś? Ja sobie trochę do przodu pogrzebam. Zbieram komponenty, żeby sobie swoją broń ulepszyć, ten swój zwykły prom. A możesz ulepszyć? Takie ten są w podstawowym. Znaczy tą zwykłą tak, że ona zdaje więcej wrażeń, że trwa dłużej. Zawsze coś, to jest akurat się przydaje. O, jest coś. Jedzenie. Możemy to zjeść? Ciekawe, w jakiej tu sprawie przylecieliśmy na tą mroźną krainę, co nie? Zamieszkać tu. No, byłoby dosyć klimatycznie. No, by pokonać wrogów, no ale jakąś tu cel mamy, bo musimy się spotkać z przywódcą osady na farmie parowej, co nie? Czyli jakiś tam, jakiś cel musi w tym wszystkim być. Cog! Chiefs through these doors, down by the steam farm. Przeszukałeś tam jak wszystko? Jeszcze nie. Poczekaj chwilę, VGZ. Dobra. Zaczekaj chwilę, niech tam nie poruszę tak szybko, jakbym chciał. Przejdź przez bramę, nie przechodź jeszcze przez bramę bezpieczeństwa. Sprawdźmy, że tutaj wszystko zostało przeszukane. Są prawą zwiedzam. Elo, Przemku, miło mi cię widzieć, mój patronajcie. Mamy dzisiaj sobie w Gears 5 elegancko. Zębatki 5. Zębatki 5, jakby to po polsku przetłumaczyć elegancko. Chyba wszystko. Czekaj, bo wy jesteście tutaj gdzieś? No, chodzimy sobie. Dobra, chyba wszystko. Tam chyba na początku były tylko komponenty i tyle. Dobra, trudno. To lecimy przez bramę. Go, Power Rangers. Idziemy. Musimy się spotkać z tym przywódcą na farmie parowej, czy coś tam. Przywódcą osady. Niedługo będziesz miał 3 godziny live'a. No, będą niedługo. O, czat, zostały 3 minuty. Witamy nowych. Zostały 3 minuty. 100 gwiazdek. Dziękuję ci serdecznie za donecika, Denis Yetich. Czat, zostały 3 minuty. Do czego zostały 3 minuty, Gauganie? Ja się zastanawiam, do czego zostały 3 minuty. Dobra, Tomek. O Boże, jak daleko musimy iść, Tomek. A te bieganie jest takie toporne. No nie ważne, Tomek, przeszukuj ich komponentów. Ej, oni się dobiją, trzeba interweniować. Wow. A, Tomek, musisz to naprawić po prostu. Ej, Tomek, chyba komponent znalazłem dla ciebie. Gdzie? Tutaj. To jak nic, to jest komponent. Patrz, co znalazłem. Patrz na to, wow. Widzisz? Jeden komponent. Skaner, kurde, zaawansowane urządzenie, widać od razu. No, VGZ, blokuj mnie, nie wolno tak robić. No, ha! I co? Więc ja teraz się zablokuję, i co teraz? Nie. To ci się udało tym razem. To jest fajny element tej gry, blokowanie się. Ej, Bladi, znowu pominąłeś coś, patrz. O, faktycznie, ale to chyba nie możemy wziąć. Nie, możemy wziąć. Zabawkowy lancer z drewna, o kurde. Bladi wszystko pomija. Oj, tam pomijam, po prostu nie zauważam. O, tu jakiś ten... Patrz, gwałcik. Nie, wszystko. Nie gwałcik, mama zabiera swojego chłopaka na obiad. Oj, zamknęła chłopak. W sensie swojego chłopca, dziecko swoje, o to mi chodziło. O, komponent, Tomek, naprawdę ty nie widzisz tych komponentów, czy co? Ja jeszcze tutaj do ciebie nie doszedłem, bo ja zwiedzam wszystko po drodze. Zobacz, że jesteście z przodu ode mnie. Major Wyjec i waleczne mrówki. Fajne rzeczy, co nie? Bo ja tutaj wiesz, ja to zwiedzam dobrze, a wy jesteście. Dobra, okej. Dobra, Tomek, przepraszam, nie chciałem wątpić. Ale zwątpiłeś. O! Pojedź w komentarze wyżej. Muszę pojechać w komentarze wyżej, żeby dowiedzieć się, o co chodzi z 3 minutami. 5 minut.
Dobra. Chyba chodzi o lajki, że ile lajków wbije, tyle możecie te Denis. Tyle Denis. Chyba tutaj, chodzi tak, o to, że im ile lajków zostanie wbite przez dany czas, tyle dostanę gwiazdek, czy coś takiego. No, tak więc Gałgany, jeśli o to chodzi, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, to dawać teraz wszystkie gwiazdeczki. Wybaczcie, że zastopowałem wam. Poczekaj, co to jest? Poczekaj. Bladzie się zawiesił, mam dać zabawę. Jeden lajk, 50 gwiazdek. I 750 gwiazdek od Denisa. Wow. Możecie te drzwi otworzymy, takie specyficzne drzwi jakby. 750 gwiazdek od Denisa, kurczę, nie? Denis, szalejesz. Piąteczka ode mnie leci, wszyscy GG piszemy koinki dla Denisa. Mają, ale takie różne koinki. 50 gwiazdek to jest 7,5 dolara. Teraz trzeba to ładnie pomnożyć. 30 zł elegancko od Denisa. Kurde, Denis, dzisiaj to chyba... A chce mi dać ktoś trochę gwiazdek? Denis to chyba dzisiaj mi nie wiem, gdzie mi zaś 200 zł chyba poszło. Jakby tak zliczyć. No poczekaj, 40 zł. Spokojnie było, 120, 100. No może 200 zł było nawet, Denis, no. Dzisiaj to szalony jesteś, Denisie. Lecisz grubo. No, ale podziękował. Piąteczka jeszcze raz. A my wracamy do fanszej fabularnej gierki. I co, coś ciekawego? Nie no, VGZ. To. Nie blokuje się blade łóżka. Jak to nie? No, komponent. A, wezmę. Co tam? Wiesz, że tutaj nie masz jak mnie przyblokować, bo za szerokie są drzwi. To trudne. No co ty robisz? Jakaś wizję mam. Wy też mieliście tą wizję? Nie. Nie. Ja mam wizję. Nie wizjonuj się. Czemu patrzysz w powietrze? Bladi, przestań. Ej, masakra, jakąś wizję miałem. You okay? Widzisz, jak się dla ciebie staram? No widzę, Denis, właśnie, no. Jesteś po prostu kochanym tutaj człowiekiem. Wielkie dzięki, piąteczka, no. Najlepszy donator gwiazdkowy na świecie, Denis. Denis Dietrich. Bladi, przyniosłem ci coś. O, ładne. To tak, generalnie nie wiem, czy wiecie, miałem teraz taką wizję. Tutaj, jak te dwie osoby stały, to jeden był potworem i dusił drugiego, i wszędzie były martwe ciała. Taką tak wizję było. Miałem. Więc obawiam się, że to, że ta dziewczyna, którą teraz gram, ona potrafi przepowiadać przyszłość i ma takie wizje. Ona jest po prostu psychiczna. Myślisz, że przyszłość? Czy może przeszłość? Czy może teraźniejszość? Wydaje mi się, że przyszłość. Ona ma po prostu bo takie alternatywny, wizje. Alternatywny wymiar? Bloody! Co? To. No. No tak, dla szefa. No wiesz, VGZ, że ja takich rzeczy nie zauważam, bo jestem ślepy, no. Nie wyświetlają, nie podświetlają mi się takie rzeczy w ogóle. Podświetlają, ale nie widzisz. O, komponent znalazłem, Tomek. Znowu byś ominął komponent. Znowuż tam jeszcze nie byłem, no proszę cię. Nie no, dobra, śpieszkuję przecież sobie. Nie blokuj mnie, VGZ. No nie miło z twojej strony. Czekaj, bo tam jest przywódca, to tam jest dalej, tak? Dobra, lecimy. Wszystko zostało przeszukane, więc go, go, go. Mamy się spotkać z przywódcą. A skoro mamy się spotkać z przywódcą, to nie ma co tracić czasu, tylko lecieć do przodu. Bloody! Co znowu? No to... Oj tam, oj tam. Bardzo ważne listy. Zobacz mi, jak to... No, macie tutaj bramkę. O, faktycznie. Hey, we're looking for the chief. Old guy, smells like beer. You seen him? To jestem ja. O, to ja. Kate. Uncle. A lot of cogs been out here to make their pitch. Never imagined they'd send you. Guess they thought you'd hear me out. And what do you think? I think you need a new decorator. He's supposed to keep him away. How's that working out for you? Nah, not too well. It's good to see you again, Kate. You too, Uncle. Now go pack up. You're leaving. Am I? Look, man, we've convinced every other village to enlist. You're the last holdouts. Cog, outsider, look, it doesn't matter. It's time to fight these things together. No. It's time we end this conversation. I'm sorry, young ones. You can find your way out.
uncle. My mother's dead because she thought we could make it alone. So go ahead, send us away. But if you do, I'll be back to bury whatever's left of you and the people behind these walls. And I think you know it. Shit. How often do they attack? Lately, every day. They do that every day? No, they don't. Come on. O nie! No to zaczęło się grubo. Ale wam dał taki fajny stary rewolwer. Ale to jest dobry rewolwer chyba, z tego co wiem. Bolton, to jest bardzo dobry rewolwer. O nie! Mamy przegwizdane! Mają wyrąbane czapki, więc nie mamy z nimi za dużo szans. Dobra, strzelujcie w głowę, pamiętajcie. O cholera, tak. Tak celowałem, że dostałem headshota od jakiegoś lamusa. Ale kurde, nie mogę w nikogo trafić, jestem posiedzony. Nic nowego. Dobra, gałganki, zaczęła się akcja. I widzisz, jakie zwykłe okoliczności? Jeszcze niedawno chodziliśmy tu, jakby nigdy nic, a już się sam spizdziec, co nie? Mógł. Trochę jakby nie mam amunicji. Ja mam łuk. Masz łuk? Skąd ty dorwałeś ten łuk? Dobra, ja potrzebuję jakiejś broni alternatywnej, może być lancer. Myślę, że możesz użyć tej, drewnianej zabawkowej lancera. O, to coś mi się tak wydaje. Au. Co to jest? Nadchodzą! O nie, the bossu! Dobra, dostał, patrz, 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 boom! Easy, kurwa, to miał być ten potężny wojownik? Chyba u was w domu taki potężny. Podoba ci się mój łuk? No, wygląda designersko. Au. No, tu macie trochę broni na ścianę. Uuu, yeah. Chodź, brat. Do wyboru do koloru. Doskonale, poczekaj. O, Tomek! To ja tylko miałem. Patrz na to, jak podkłada pałkę rażącą pobliskich wrogów prądem. Ua. To może takie wiesz, żeby nawet zaczaić się. To jest jako ofensywna, czyli mogę albo mieć flesza, albo tą pułapkę rażącą. To co jest lepsze? Będziesz musiał się zastanowić nad tym, Tomek. Co jest Znaczy, bym przetestował tą pułapkę, zobaczył jak ona działa, no nie? Na razie ją założył, zobaczył, no nie, bo to wiadomo. Mierzyciel czy młocarz? Bolton, młocarz. I Bolton, oczywiście, że tak. O tak. To rozumiem. No to teraz jestem gotowy na zarąbestą zabawę. A ty też jesteś gotowy, panie VGZ? Tak, pewnie. O, patrz Tomek, znalazłem jakieś gówno. Co to? Komponenty jakieś znalazłem. Pułapka. O kurde, to jest twoja pułapka? No, ja na razie problem. O, kinta. Dadygi jedne. Ej, to całkiem dobra ta pułapka. Tak w sumie. Co nie? I cyk, dupakę. Co się stało? Przyniosło mnie? O nie, na to się nie zgadzam. O właśnie, amunicja. Amunicja. No i teraz lepiej. I co tam, jak fajnie fajna ta pułapeczka? No, może. Ale w ogóle śmieszne, że jedna osoba cały czas jest latającym statkiem, co nie? Oj tam. Oni stwierdzili, to będzie zajebiste, to musi się udać. Ale to jest takie do przyzwyczajenia, jak jestem rożą statkiem, to wiesz, mam swoje skile, swoje umiejętności, swoje taktyki. Uuu, 50 gwiazdek od Denisa! Ja to... Emigrant tak. Nie żyje. Co się stało? Co się stało, emigrancie Bóg 416? To jak wrażenie z gry, Denis, 50 gwiazdek? No powiem ci, że gierka jest taka w sumie całkiem niezła, taka przyjemna. Podoba mi się dosyć dużo. A, da się grać. Ale podoba mi się to, że względnie jest tak spora, różnorodna. Zero że... bugów, najlepsza gra ever. Dobra, daj spokój, to na, jest gra na Xboxa wyszła w końcu, co nie? Odpuść Tomek. Ciesz się, że możesz pograć ją. No, ile ona tam kosztuje, raptem 300 zł? No. Mi się zejdzie. Holy shit! Thanks! Co to za młotarz? No, 300 zł kosztuje, ale wiesz, taki Denis wyśle ci gwiazdki i się zwraca, co nie? Więc jak najbardziej opłaca się. No, nie mi.
No dobra, ale ja ci tobie wysyłam grę, Tomek. Dobra. Mi się też należy trochę hajsu. No, 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 dostajesz gry czasami. Wystarczy. Enough. O, musisz to zrobić. A czekaj, bo ja tu mogę coś zrobić. No. A, i to by odstraszało tych wrogów. A, to jest taka pławka, którą mogę No, to teraz to już trochę po robocie. Teraz tutaj, ej, tu masz drugą, jakbyś chciał. Po fakcie. Gdzieś tam dalej. No. Czekaj, zaraz, przetestujemy sobie to. Jest, masz trzecią jeszcze jakby co. O, właśnie. Gdzie oni są? Nigdy nie idzie. No gdzieś tam na daleko są. Skąd ty masz lasera? Tam jest jakiś mutant? Tak, on też jest sufitu trzyma. Oh yeah! Ej, dobra, mutanta na ten. Dobra, walić go. Nie walić go, tylko go wyeksterminować, tak to się teraz nazywa. Fajna gierka i fajny czat, tyle gwiazdek, to może jakiś konkursik na grę? Ua, Denis! Konkursik na grę? Uuu, ale jestem. No powiem ci tak, gra kosztuje 200 zł, 200 coś zł, nie liczy się, nie licząc wersji Ultimate, która daje ci właśnie możliwość grania wcześniej. No i 200 zł, no to powiem ci, że to jest spory wydateczek, żeby na taką gierkę. Ale jak zasponsorujesz, to nie widzę takiego problemu. Tyk, i z powrotem, żeby na broni. Dobra, prawie leży. Tylko jeszcze... leży, ale ja też leżę. Tylko trzeba byłoby jeszcze wtedy zasady takiego konkursu ustalić. A, to nie to. Dobra, podnieś się, Tomka. O, patrz, mogę sobie nim ruszać. Możesz. Ale ciało lata. Dobra, dawaj. Au, 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 co się dzieje? Au. Wysadziłem się przez szpadek. Gratulacje. Myślę, że to nie jest zwykły pomysł, żeby siebie wysadzić. Dobry pomysł. Co jest? Co to było? Dostałem od czegoś. No nie. Emigrant Book 416, no. To już mnie wysadziło, rozsadziło mnie na kawałki. Emigrant Book 416. O, jest to, a, dobra. No, wywaliło mnie z gry. Co? Tomek, to dawaj, dołączę się. Po prostu masakra, jeśli chodzi o to. Chyba zrobię odcinek, że wiesz. Gramy w 5, ale nie wywala cały czas. No niestety gra, nikt nie mówił, że to jest łatwa gra. Gra została tak skonstruowana. Zasady, kto wyśle więcej gwiazdek? Ua, no to niezły konkursik. To wyśle więcej gwiazdek, dostanie grę. O Bożeś ty. Ale oberwałem tu tego Lamusa z Bogdańca. Lamus z Bogdańca? Brzmi ciekawie. No. Czy ty tam leżysz, VGZ? Nie. Ja tam leży. Nie wiem. Jakiś lamus zwykły, co nie? Nie, no bo też lamusy wam pomagają, no nie, oni też padają, też możecie ich podnosić, a i oni też was podnoszą. Dobra, Tomek, dołączasz się, bo ktoś musi tu uaktywniać te gówno takie. O, dołączam się, akt drugi. O, ja mogę uaktywniać. Nie jestem, gdzie wy jesteście? No właśnie, walczymy z tym typiarzem, co wisi na ścianie. Nie mogę sterować robocikiem, jak nie będzie tego. A wow! Ale ostro. Dobra, Tomek, włącz ten zagłuszacz z kupy tutaj. Włączyłeś? Zakłócacz? Nie mogę tego tego włączyć akurat coś. O, dobra, teraz jest. Dobrze. To powinno ich na chwilę odtegować. Tu. Dobra, strzelajcie z karabinu tego gówniaka, co tam wisi. Trzeba go zniszczyć, zanim zrobi większy rozpiździec, jeszcze bardziej większy. Rozpidzie jest jeszcze bardziej większy? Tak. O, dobra, zerwał trafi. Się. Dobra, strzelajcie w jego głowę, to jest jego słaby punkt. On w ogóle dostaje w tunę, jak go odwalę z tych promieni. To dobrze, bo możemy się nad nim znęcać. No i dobra. No i git. Dobra, już prawie leży.
Leży, mamy to. Elegancko. O, nawet AB na chwilę wbił na czaty. AB. AB, bogate dziecko. No, bogate dlatego, że ma tyle pieniędzy, że już nie wie sam na co wydawać te pieniążki. O, to jest dobra, fajnie. Amunicję do mocarza. O, jeszcze więcej do mocarza. No dobra, jest ten mocarz. Lady? Co tam? Myślałem, że się wyciszyłeś. Nie, nie wyciszyłem się, po prostu się skupiałem na grę. To tak, generalnie wbił AB, więc standardowo możemy go trochę poszkalować. No i powyzywać go, czyli tak jak idzie standard. Tak więc. Tu jest zbrojownia. O, zamknęło się. Macie duży asortyment do wyboru. Dobra, to czekajcie chwilę. Ja se... O, co to jest? Pierwszy raz to widzę, ale biorę. Ma jakaś marszka. Fajne. A wezmę, zobaczymy jak to się sprawdzi. Nie to! Ja chcę marszkę. Marszka? Tu macie jakiś zrzutnik. Taka średnia ta marszka. Tu macie jakąś potężną broń, zrzutnik. To oddaj mi ją, jak nie chcesz, to ja wezmę. Ja chcę. I embar. Embara też wezmę, zobaczymy. A, to jest to. No to nie chcę. Weź sobie. Tylko problem z amunicją. Okej, nie, ja chcę embara. Dobra. I embar. To mi nawet fajne to się wydaje. To mi wydaje fajne. To ta maszka. GL. Właśnie ja chcę wypróbować embar, tylko embar ma mało GL. A nie, chociaż tam też ma amunicję, ta marszka. Lancer. A, widzę, że... A, zresztą. Dobra. O, co to jest? Zrzutnik? Nie, za mało amunicji. Możesz sobie wziąć ten zrzutnik, jak chcesz. Nie chcę. Dobra, biorę to. Dobra, wezmę tą marszkę, zobaczymy jak to się sprawdzi. Mała amunicja miała. Wzięli, ale ten... zrobili rozwój w tym zbrojowni. AB, podobno masz cały dom w pieniądzach, to prawda? Tak, dokładnie. AB jest tak bogaty i tak duże wyświetlenia robi, że on już nic nie musi. On ma cały dom w emeraldach. Dokładnie, jest nieobrzydliwie bogaty. Dobra, VGZ, nie wygłupię się. Ej, co? O co chodzi? Nie jest to. Blokuje ten. Blokuje. Ja rozumiem. Dobra, słuchaj się, nie mam czasu, musimy wykonywać misję. No, misję specjalnej troski. 11 minut zostało nam, live'a. No, ale potem robimy przerwę i lecimy dalej, co nie? No, przerwę kilkanaście minut i będzie. No. Myślisz, że co, że to 11 minut koniec live'a? Nie, nie. 11 minut, cięcie 10-minutowe. 20 minut przerwy. Przerwa na siku. 20 minut? Chyba za dużo sobie wyjść. Zjem sobie, no muszę sobie zjeść. I lecimy dalej. Dobra, to otwieramy to czy coś? W sumie? Świadek. Tak. Otwieramy to czy coś? Jak ktoś się to otwiera? Halo? Otwieraj. Tam przycisk jest, nie możesz sobie przycisku nacisnąć? Nie. A ty możesz nacisnąć? Porozmawiaj z ziomkiem. Co? Odostań się do górnej osady. No, gra się zbugowała, innymi słowy. Co? A, okej, ogarnąłem. O co chodzi? Co musiałeś zrobić? Nie, bo było nawet napisane, że użyj płatki. O, cholera, będzie przerwa na zbieranie gwiazdek, dokładnie, przerwa na zbieranie gwiazdek. Dziękuję ci za naścika, Denis. Pozdrawiam serdecznie. Hop, hop. Dobra, dawajcie tego lamusa. Ale wali, co nie? Mam wrażenie, że temu taktycznie granat, bo dawno nie rzucałem. Kurde, zaraz nie będzie tej amunicji, tej marski całej. No, już końcówka. A chciałem wypróbować też na innych gałganów, jak działa. Poczekaj, spróbujmy to. Hop. No, to też nie jestem przekonany do tego. Dobra, już leży. Leży? No, to git. Leży. To idziemy. Ej, leży? To nie leży. To teraz leży. Dopiero leży. Wiem, że strzelał ktoś. Zostaw! No, niestety. O, ale biją. Op, jeden leży. I drugi leży. Dobra, niestety. Ale jest ich tu strasznie dużo. Nie mam szans, są zbyt silni. Biegusiem. Dobra, biegniemy. Co, to wszyscy? To wszystko? Już koniec? E?
Ja pierdolnicze, myślałem, że tu będzie coś więcej. Że nie było nic nie mieli. No właśnie, trochę tak słabo, co nie? Trochę się zawiodłem. To co, chyba te drzwi musimy otworzyć teraz. No, otwieraj. Otworzyłem. Wiem. Okej. Uuuu, macie jakąś fajną tą mecha. Yo, przyjdę się, przywitam, zostawiłem ci shotgun, jakby co. Oh yeah. O cholera. Daj mi może obronę czy coś. Nie mam tego rainbow. No nie, że ja tu, 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 z karabinku maszynowego. Wolę korzystać z tego wykrywania. Tu, z karabinku maszynowego. Rozpiździe, co się nazywa. Ała, co by walnęło? Weź mi w zaznacz wrogu, bo ja nie wiem gdzie oni są. Niestety słabo widoczny się jest. Nie mam jeszcze wyładowanego tego, to nie jest takie proste. Tutaj. Tam na górze są, co nie? A. Ukrył się i kurde. Co to jest? Pozbądź się roju w okolicy ambulatorium, ocal wioskę. Okej. Okay. Proszę, ocal wioskę. O kurde, jest tu jakiś silny taki typiasz jeden. I go, 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 z karabinku maszynowego! Au, tutaj. Daddy. Widzę, nie mogę cię podnieść, bo jestem w rąbanym kostiumie. Kurde, jak się stąd wychodzi! Pomóż mu! To był gwałt grupowy chyba. No, ale była masakra. Czas na śmierć! Dobra, jest. Dobra, mnoze granet. Helikopter. Trzeba jeszcze neo komponenty, żeby tutaj ulepszenie kolejne. Ej, ale powiem wam, że dużo jest nowości, na przykład wcześniej nie było tego. To jest, jest. Oj, zawijam się stąd. Trochę strzelam na ośle, bo nic nie widzę. Myk. Myk, 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 z karabinku maszynowego. Dobra, wiesz co? Oj. Ej, wybuchłem, ale przypał. Nie, blach. Ale przypał, wybuchłem, co nie? Nie zdążyłem wyskoczyć. Od początku gry. Nie, no chyba nie. Chyba mam nadzieję, że nie od początku gry, bo trochę przypał. Przypał to by było grać za każdą śmiercią od nowa w grę. Moment, gdzie my jesteśmy? No, to tutaj jest chyba chwilę. A, nie jestem już w tym swoim kostiumie i właśnie tak nie ogarnąłem, o co się wydarzyło. Dobra, i nadchodzą! A wow, jak mnie rąbnął jakiś typ. Ej, ktoś, jakiś snajper tam jest, czy co? Właśnie nie wiem, co to jest. Jakiś mocny gość. Tu masz tego mecha, jak chcesz, z powrotem. Ojeju, nie no, plany, akurat wyskoczyły mi plany i nie mogłem się ruszyć i zabili mnie. Ja pierdnicie, co za przypał. Jest ten mech? Jeśli chcesz, tutaj z tyłu, tak, tu masz tego mecha. Ej, pa, tak, naprawili go podczas tego loadingu, miło z nich. No i dobrze. Naprawiony jest meszek ten. Gdzie oni są? Zeskanuj jej, Tomek. Trochę ich nie widać, co nie, czasami. A tu jest, dobra, widzę. Okej. Mamy do głównej bramy na górę iść teraz. Tam, gdzie zaczynaliśmy. Tędy chyba, tak? Aha. Okej, okay, no to w drogę, jak to się mówi. Komu w drogę, temu czas.
Bo mu w drogę, to mu w drogę. Dobra, nie blokuj mnie, no nie blokuj mnie VGZ, no ile można? Cały czas można. No chyba musisz to mechem przesunąć. Odsuń się. No, co teraz? No właśnie, nie wiem. Pewnie Tomek musi coś zrobić. Come on, we gotta get out there. A nie, po prostu. Zamiast mechem, zróbmy to ręcznie, co tam? Co to za problem, kiedy można coś zrobić ręcznie? O nie! To giga ważka! Ale rąb ład naszego tego, szeryfa. To jest giga wiewióra szablozebna. O nie! O nie, au! No to koniec. No nic. Chyba Jack musi was ocalić. Wiecie, co się stanie, teraz zostanę porwany, bo tak to będzie wyglądać. Zostałeś. Jesteś. W środku. A ty? Naprawdę jesteś w środku? No. Musimy cię dogonić. Nie, no bo my żyjemy, musimy cię dogonić. Jest. O, i wywaliłem. Ej, odeprzyj atak dziwnie, przejąłem teraz ten, jak steruję tymi. Nie ma co, ale wywaliłem jeden. Walka wręcz? Ej, bądź, ej, bądź. Ej, co wy teraz macie, tak się gości? Walkę w mieście. Co macie? Walczymy w mieście. Ja mam dołączanie do gry. Ej, ja jestem, przejąłem, nad jednym z tych potworów przejąłem kontrolę. Nie zabijajcie mnie! Bo ja muszę uratować chyba ten. Uratować sam siebie, tak? Czy coś takiego? To się ratuj. A gdzie jestem? No, my możemy chyba ci pomóc, ale... Strzelanie? Nie mamy żadnego celu, żeby go ratować. Kurde, co ja mam robić? No nie wiem, ale właśnie... Dziwne, ja przejmuję kontrolę nad tymi potworami jakby, co nie? Odeprzyj atak, ocal wioskę. Wiecie co, ja przejmuję kontrolę nad moimi, nad tymi złymi, przejmij. Co nie? Jaka schiza. O, mech jest prawie zniszczony. Ja jestem coraz bardziej porąbanymi typiami. Ja pierniczę, kim ja jestem teraz? No ja wiem. Jestem jakimś gigantopotworem! Gigantolamusem! Zejdźcie mi z drogi! O. Przed potężnym debladuszem! Nie strzelajcie do mnie, lamusy! Ała, strzelają do mnie! O, dobra, nie mogę jednak tego powstrzymać. Au. Ale on wygląda jak uruk. No? A też widzieliście tą scenę? Tak. To było dziwne, to była porąbana akcja. Co my tu masz w buzi? A, nieważne. Jak to wyglądało? Kurde, to jest jakaś smutna gra. Wszyscy umierają w tej grze. Thanks, JD, for coming here. Of course. Can I recommend we maybe get these people out of here? Hey, just slow down. No, Faz is right, we need to move. The ball on that tree. Asuka's dead, man. Give her a minute. She'll get her minute in the Raven. What the hell is wrong with you? Now we need to leave.
I'm not going. Excuse me? For months now, I've been having these dreams. Nightmares. But I think they were messages. What? Something's happening to me. Lati, jesteś łysy. Shh. It's your grandmother's? Enough, we'll deal with this later. Foz, round these people up. I need help. There's a place up north. I think we can find you answers there. No, no. Absolutely not. We have orders. You'll go with me. God damn it, both of you, listen. I'll go with her. Look, if you're missing, Jen'll notice. Okay. I'll push Jack the coordinates. Now, Corporal, you're coming back to Nuafira. That is a direct order. Well, Captain, screw your order. This isn't about you, it's about me. I need to fix this. Hey, watch her. Her necklace? That's a locust symbol. Yeah, so? She would never be our enemy by choice, I know that. Because she would die for us. I know that. But what if it's not her choice? No, powiem wam, że fabularnie to się rozwija troszeczkę. Troszkę. Ta scena na E3 była. Tak? No. Ta też? Nie, ta już nie. Ta właśnie, że... Well, it's just us now. So what's in here anyway? A fast way out of this fucking place. Dobra, gałganki. I tym akcentikiem kończymy odcinek. Elo, elo. W szczególności, że tak mi wywaliło.